Happy kontra Patience, czyli tym razem Rosja kontra Korea w kolorze niebieskim, w lewym dolnym rogu na Overgrowth i jest nikt inny jak Empire Happy, jeden z lepszych europejskich teran. Jego przeciwnikiem, jak już powiedziałem, jest Patience Team Alien Invasion, ale Patience taki niemiecki, bym powiedział, niemiecki koreańczyk. On jest w zasięgu europejskich graczy jak najbardziej. Więc teren kontra Brothers. Patience wygrał w 26 minut całe BO3 przeciwko Uthermalowi. To było dosyć szybko, to były szybkie miazgi. Nie widziałem, jak to wyglądało, no ale to były szybkie miazgi. W takim wypadku jeszcze nawet pierwszy mecz pomiędzy Happym a Dimagą nie był w połowie rozegrany, jak tamte BO3 się zakończyło. Więc teren kontra Protoss i jak widzieliśmy dwóch Protossów przeganiało jedną SFV-kę, aby ta nie postawiła na przykład tej eBaya, bo to jest bardzo upierdliwa rzecz. To jest tragicznie denerwująca rzecz, kiedy taki eBay jest stawiany. Jak widzimy, Patience nie ma już tego zlotu, który był chyba zakolejkowany, no bo nie czuje takiej potrzeby, no bo nie jest tutaj eBay postawiony. Po to się go kolejkuje, żeby w ostatniej chwili jak coś się go pozbyć, jeżeli tu jest bezpiecznie, jeżeli jest coś zastawione, jakaś barykada, no to się wtedy wzywa ekipę sprzątającą, która już jest gotowa w prawie do końca, żeby zaatakowała. No i pytanie za 100 punktów, co dalej wykombinują. Widzimy, że Happy aktualnie zeskautował, czy coś ciekawego się nie pochowało w tych okolicach. Chce mieć pewność, że tutaj nic się nie chowa, chyba że on samemu coś spróbuje za chwilę schować. I to by było wręcz cudowne, gdyby Happy coś tutaj schował. A co chodzi z tą SCV-ką? Może czeka, żeby coś tędy coś nie przeleci. Na przykład czasami Oracle leci sobie tak naokoło, które jest oczywiście tworzone w bazie. Ale nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby na przykład faktorka się tu pojawiła, co jednak jest mało prawdopodobne, aby miał miejsce. Po prostu rusza do skautu. Tak? No tego wszystkiego na pewno też uszkodzoną SFV-ką nie próbowałby czegoś naprawiać. Z tego względu, iż byłoby to zbyt niebezpieczne, to szybko by się skończył żywot. Dobra, SFV-ka wjechała, dwa strzały i po niej. Ale przynajmniej zeskautowała, że są probki, jest ekspansja. Jest dobrze, jest bezpiecznie, 50 minerałów tylko go to kosztowało. Jeszcze skan na maina, nic ciekawego nie zauważył, tak naprawdę zobaczył tylko jednego pylona i do końca nie może być pewny, czy gdzieś coś nie jest ukrytego. Tak naprawdę. Zobaczcie, co on tylko zobaczył, że jest tylko jeden pylon, no oczywiście widzi ten robotik, w sumie jednak powinno powiedzieć, że jest robotik. I nie będzie żadnych dziwnych zagrywek. Jeżeli chodzi o polskich graczy, to co, takowi pojawią się oczywiście w turnieju, ale nie dzisiaj. Polscy gracze będą dopiero w dniu jutrzejszym, jeśli mnie tutaj, na pewno mnie pamięć nie myli, jutro będzie... Co jutro będzie? Jutro będzie Nercio i Tefel w tej samej grupie będą grali razem z Kasem i Marine Lordem. Trójka Sentry, Patience i do tego wszystkiego Immortal ze strony Patience. Czy mi się wydaje, czy Patience spróbuje zaatakować za pewien czas Happy'ego, rzucając Force Fieldy i rozwalając bunkier, próbując się przebić przez niego? Dawno tego nie widziałem. Nie jest to zbyt częsta zagrywka, z tego względu, że Protoss tak naprawdę lubi sobie posiedzieć na tych dwóch, trzech bazach, tworzyć swojego fajnego deadbola. Po co miałby atakować? No ale to już drugi Immortal jest tworzony. Immortali nie tworzy się po to, żeby się bronić. Immortale tworzy się po to, żeby sprzedawać miazgi. Observer i Stalk wychodzą z przodu, aby upewnić się, czy nikt z Elnagi nie pilnuje, aby chyba reszta armii mogła się wyjść. Jest trzeci Immortal i jest też Skan, ale gdzieś jest ten Skanie, gdzieś ty jest. Chyba skan był, żeby pozbyć się, tak, był tutaj skan, żeby pozbyć się chyba Obserwera, jeśli się nie mylę. Dokładnie, Obserwer zginął. No i trójka Immortali, 5 gate'ów dostawionych. 44 harwestery. Oj, będzie ostra miazga, jeżeli Happy się nie zorientuje, co go czeka, z tego względu, iż... Tu jest tylko jeden bunkier. Jeden bunkier pada bardzo szybko od trzech Immortal. Immortal jest jednostką stworzoną do niszczenia budynków oraz jednostek opancerzonych, aż
50 obrażeń przeciwko wszystkiemu, co ma opancerzone w statucie, a bunkier jest opancerzony, marudery są opancerzone, do tego dobre centry, żeby podzielić tą armię. Zbyt dużej armii u Happy'ego na ten moment nie widzimy, więc z przodu bunkier zostanie rozwalony. Czwarty Immortal, wezwane stalki po lewej stronie. Kolejny skan, żeby pozbyć się obserwera. Tego nie było i na dodatek jeszcze Happy, mam wrażenie, że może się za chwilę spakować i polecieć stąd. Nie, jednak zorientował się, zobaczył część tej armii. Zbiera się, ucieka w tej chwili, pozbywa się z przodu bunkra. Próba ataku pod górę nie jest zwykle dobrym pomysłem. Stworzył sobie jeszcze tutaj Feniksa, aby zobaczyć, co się dzieje, no ale spróbuje się tu władować. Tylko teraz force field z tyłu! Rzucone force field, SCV-ki zostaną zabite, przynajmniej część oberwie. Próbuje tutaj Happy to ratować. Kolejny force field, no i teraz eko oberwało, 36 do 47, dostawiono od razu i jest jeszcze tutaj Twilight Council. I będzie blokował te wydobycie, będzie blokował tą ekspansję. Pytanie, co będzie chciał dalej sobie tutaj postawić po tym Twilight Council? Czy to speed na zlotach będzie chciał dodać do tego? Wycofuje się aktualnie, bo jest ryzyko, że drop mógłby polecieć, więc Orbital przede wszystkim powinien wrócić. Kolejny Phoenix, żeby upewnić się, jak wygląda sytuacja. Jeżeli liczył Medivaki, powinien wiedzieć, że tutaj może być jakiś problem. SCV-ka ucieka, ważne, że będzie Mothership Core i będzie Force Lead. Czekają już stalki, żeby przechwycić ten drop. SCV-ka z przodu upewnia się, czy nie ma żadnej dziwnej armii. I teraz... jeszcze zobaczcie, SCV-ki z przodu nie wydobywają. To jest kolejne jednostki, które nie wydobywają. Tu jest odpowiednia saturacja. Medivac zmuszony do ucieczki. Dostawiany jest Darkshine, żeby było ciekawiej. No bo w sumie nie podejrzewa tego Happy, żeby tutaj Darki się za chwilę pojawiły. 34 do 54. Obserwer będzie pilnował te Medivaki, jeżeli tylko spróbuje wyjść... I dwóch Marines zostało zastrzelonych. Happy ma naprawdę duże problemy, mógłby się oczywiście spakować, spróbować gdzieś wylecieć tą armią, wyładować to i zaatakować, ale czy będzie leciał bezpośrednio na drop? Będzie leciał na drop, czekają stalki, gdyby stalkom udało się przychwycić z jednego Medivaca, no to już byłaby tragedia, ale Observer to oczywiście zauważył, że część armii chyba się zebrało, tu jest Fotonowy Charge, tu czeka część armii, 1-1 jest właśnie tworzone. Pozwolił wyjść i za chwilę ruszy po raz kolejny do ataku. Dwie miny są z przodu ustawione, jedna padnie, druga padła. SCV-ki, jeden force field! Jest jeden force field, no i będziemy mieli za chwilę drop do maina, tu będzie Fotonowy Charge. Tu tworzone są wieżyczki, trochę późno, armia musi się wrócić, ale powinna być na czas. Kolejne SCV-ki oberwały tutaj u dołu, pamiętajmy o tym. Z tego nic ciekawego się nie da zrobić, kończą się robić wieżyczki, przynajmniej jedna Fotonowy Charge odpalony. Ta armia ma z lekka przeklapane do Medivaków, mógłby to wypakować, no ale tu jeszcze trochę to boli, ucieknie Mothership Core'em, jeszcze jeden Fotonowy Charge, bo dobrze jakby odpalił. Trzeba wezwać nowe statki, tu nie ma blinka, kurde, to trochę boli. Obrywają aktualnie proby, ale 25 do 51, chronobustowane jest 1-1, no i dwie bazy do jednej. No nie, no to chyba nie tak. Piękny pylon! Pięknie zniszczył pylona, no muszę mu to przyznać. Świetnie. Cudownie wręcz. Pylon zniszczony. Medivac zestrzelony został. Zobaczmy teraz tą armię 79 do 63. No i teraz eko. Oj, tutaj Patience musi uważać. Gdzie jest reszta jego armii? Czeka na dole. Czeka na dole i blokuje tą ekspansję. Coraz mniej jest minerałów, ale przydałby się ten Mothership Core. Już jest setka energii. Jeszcze nie ma. Setki energii jeszcze brakuje. Jaka muzyka ładna. Jakie dawno nie słuchałem. Na pylon oberwał. I znowu próbuje zaatakować. Force fieldy rzucone, blokuje część tej armii, podchodzi coraz to bliżej. Gdyby tak wlazł całą tą armią, wystarczyłoby mu siły, żeby to zniszczyć? No nie mam do końca pewności, ale jeżeli jeszcze raz by podzielił tą armię, wystarczyłoby mu tego. Jest force, jest z tyłu force field rzucić! A nie rzucił z tyłu force fielda, mógł to przyblokować przynajmniej przez chwilę. Medivaki by wszystkiego nie spakowały, nie widział jednak chyba tej rampy. Nie widział chyba jednak tej rampy. No i dobrze. Tu już jest bardzo ładny
Terański deadbolik, gdzieś są dwa darki, byłoby bardzo, bardzo ciekawie, gdyby te darki weszły, ale on na razie nimi nie rusza, bo Happy może pilnować swojej armii, jeden skan, no i darki szlak trafił do tego wszystkiego, wieżyczek na razie nie widzimy, aby był gdziekolwiek dostawiane, za to jest Ghost Academy i trzecia baza u Protossa i to jest ten moment, żeby rozwalić całkowicie Echo. Muły wszystkie będą za chwilę zapewne zrzucone, co maksymalnie jeden skan się tu pojawi. Do tego wszystkiego energia na Photon Overcharge jest, jest skan, a to oznacza, że nie ma energii już na kolejny skan. Można więc darkami sprzedać, ale tu gdzieś był dark. Czemu ten dark siedzi u góry? Do końca nie jestem w stanie zrozumieć. Force fieldy są rzucone, nie pozwoli wejść tej armii. Trzeba doczekać do Psionic Storm, to będzie bardzo długie, jeszcze 90 sekund. Nie rozumiem, czemu ten dark nie atakował wydobycia. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego ten dark nie atakował wydobycia? Why? Dlaczegoż to? Dlaczegoż tu jest oczywiście energia na skan? Dark atakuje Orbitala zamiast atakować SCV-ki. Tego też do końca nie jestem w stanie zrozumieć i chyba do końca nie chcę tego rozumieć. Jest skan, wieżyczka zostanie przyblokowana. Psionic Storm, jeszcze brakuje 30 sekund, Expa zostanie zniszczona, ależ tych Immortali. Więc dwie bazy na dwóch, ale 13 SF-ek do 48. Tylko że Teran ma magiczną jednostkę. To jest Happy Harry Immul. Nie wiem skąd, za skabanu cholerny, który powinien być zakazany. Psionic Storm już na pewno jest gotowy. Można atakować. Są oczywiście moły, które pomagają. Widzimy różnicę w wydobyciu. Teraz jest 300 minerałów momentami. Jednak są moły, trzeba zaatakować, póki dojdą do tej armii Ghost z EMP. Na pewno jest mecz dosyć ciekawy, których zbyt często takich zagrywek nie widujemy. Wydobycie jest, przepraszam, teraz w tym momencie na korzyść Patience, a nie na odwrót miało być. Na odwrót powiedziałem. Trochę nie tak jak trzeba. Właśnie, ile jest tych ghostów? Aktualnie są dwie sztuki, czyli mamy dwójkę i dwa EMP mogą, może rzucić. To są tylko dwa High Templary, nic więcej do szczęścia nie potrzeba. EMP za chwilę poleciało, jedno poszło na pewno, drugie nie jestem pewny, czy drugie gdzieś było. Jeszcze tutaj Psionic Storm może jeszcze jedno rzucić. Ghosty mają energię na cokolwiek? Nie mają. A w tym czasie mam nadzieję, że High Templary były wzywane gdzieś w bazie. Jest jeden, on ma energię na Psionic Storm. Wbiły się zloty w Echo. Całkowite wydobycie HP'ego właśnie przestało istnieć z tego względu, że no nie może już wydobywać. Idziemy na jakąś wymianę baz. Dwa High Templary u góry. Energii jednak na Psionic Storm nie mają. Tu jeden sobie czeka, ale ja nie wiem, czy zdaję sobie Patience z tego sprawę, że tam to jest. No i lecimy na wymianę baz. I teraz jedna burza, druga burza. Sniping Round był. Kolejna burza, ale to nie należy tak jedną na drugą rzucać. Tutaj High Templar niepotrzebnie polazł. A na co czekała ta armia, to ja do końca nie wiem. Posiłków nowych Hopiego nie będzie. On jest otoczony przez Ukraińca. I to, co posiada, musi mu wystarczyć, a to mu nie wystarczy. 50 punktów zaopatrzenia różnicy. No i jest bardzo burzowa pogoda. Zepchnięty w kozi róg jest Happy Blink pod Mediwaki. I za chwilę będziemy mieli GG. Jeszcze halucynacje na pochybel, nie powiem gdzie i komu. I nie. Ewidentnie nie. Jeszcze bardzo fajnie zloty się pojawiły. Shell ESGG 1-0 dla Patience jest w takim wypadku.